badanie okresowe lub wizyta związana z konkretną chorobą. Lekarz, podejmując decyzję w sprawie leczenia, korzysta z wyników wielu badań. Ma do dyspozycji zdjęcia rentgenowskie, obrazy tomograficzne, mikroskopowe, przeróżne analizy. Pomagają one w czasie operacji i innych zabiegów. Czasem są skomplikowane, a dla mniej doświadczonych trudne do interpretacji. Na przykład neurony w mózgu oraz synapsy neuronowe świecące w wyniku pobudzeń ich białek lub zabarwione kosmyki jelitowe. Czy do interpretacji takich zdjęć można wykorzystać komputer? Próbujemy naśladować w komputerze proces myślowy, który w rzeczywistości przebiega w umyśle, w mózgu lekarza, w momencie, kiedy analizuje i ogląda zobrazowania medyczne, prześwietlenia rentgenowskie, obrazy ultrasonograficzne. Wszystkie te informacje, które mają postać obrazu i dostarczają wiedzy o narządach, organach pacjenta, o ewentualnych jego chorobach. Istota podejścia, które my próbujemy zrealizować, wynika z obserwacji, że nie ma czegoś takiego jak wzorzec prawidłowego organu, dlatego że u wszystkich ludzi zdrowych narządy, organy wewnętrzne są zbudowane w sposób indywidualny. Każdy z tych narządów jest nieco odmienny i wobec tego nie potrafimy powiedzieć, jak powinien wyglądać prawidłowo zbudowany określony narząd, gdyż może on wyglądać rozmaicie i być prawidłowym narządem. I podobnie nie potrafimy wskazać wzorca narządu zmienionego chorobowo. Na przykład dzięki technice rezonansu magnetycznego można zobaczyć półkule mózgowe pacjenta. Komputer pozwala zrekonstruować ich trójwymiarowy obraz. Nie potrafi jednak powiedzieć, czy nie ma tu jakichś nieprawidłowości. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprojektowali system automatycznego rozpoznawania obrazów medycznych. Oto przewód trzustki z symptomami przewlekłego zapalenia. Na początku otrzymuje on postać cyfrową, następnie jest zamieniany w obraz tylko czarno-biały. Usuwane są wszystkie zbędne elementy tła. Z kolei prowadzi się tak zwaną szkieletyzację. Ustalona zostaje linia środkowa obiektu, wzdłuż której prowadzona będzie dalsza analiza. Sprawdzane są jego odgałęzienia boczne. Wreszcie komputer prostuje swój cyfrowy obraz przewodu trzustki. W ten sposób możliwe jest wykrycie zmian chorobowych tego organu. Właściwe rozpoznawanie jest prowadzone w ten sposób, że początkowy, bardzo skomplikowany kształt zewnętrznych konturów analizowanej przez nas struktury jest zastępowany bardzo prostymi odcinkami i jest to dokonywane dzięki przeprowadzeniu dekompozycji właśnie tego skomplikowanego kształtu na takie podstawowe, niepodzielne dalej części obrazu. Następnie każdy z tak otrzymanych odcinków już dalej niepodzielnych uzyskuje pewną nazwę, pewien symbol. A zbiór wszystkich symboli połączonych w jedną całość stanowi sekwencję wejściową do właściwego programu rozpoznającego, który bazując na bardzo zaawansowanych algorytmach analizy matematycznej pozwala w tym ciągu na rozpoznanie pewnych istotnych sekwencji opisujących interesujące nas zmiany diagnostyczne. Jeżeli w wyniku prowadzonej analizy nie zostanie rozpoznany żaden symptom patologiczny, to system analizujący na wyjściu generuje informację, że analizowana przez nas struktura jest strukturą prawidłową. Dzięki analizie uproszczonych obrazów każdy odcinek otrzymuje swoją nazwę. Komputer, analizując kolejność występowania różnych elementów, może wykryć zmiany chorobowe. W zależności od kąta nachylenia do głównej osi trzustki zauważa on i zaznacza pogrubieniem linii przewlekłe zapalenie trzustki, nowotwór, cysty, przewężenia i poszerzenia. Rak trzustki w każdym przypadku może wyglądać nieco inaczej, a mimo to program komputerowy potrafi go wykryć. Jeżeli potrafimy konkretny obraz, konkretne na przykład prześwietlenie rentgenowskie, zanalizować pod względem zawartości, merytorycznej zawartości, to twierdzę, że komputer naśladuje w tym zakresie myślenie lekarza, dlatego że próbuje wniknąć w obraz i zrozumieć treść tego obrazu. I co się okazuje? Ta próba modelowania procesu rozumienia obrazu przez komputer przynosi zupełnie nieoczekiwanie podwójne co najmniej wyniki. Po pierwsze, okazuje się, że tą metodą można
rozumiejąc treść obrazu, lepiej rozróżniać przypadki, które są na granicy, a więc są granicą między prawidłowym a patologicznym wyglądem określonego organu i subtelniej, a także skuteczniej diagnozować. W przypadku raka, w przypadku nowotworów ma to ogromne znaczenie, dlatego że pozwala na wcześniejsze wykrycie symptomów choroby i skuteczniejsze leczenie. Ale po drugie okazuje się, że również tą techniką wnikania przez komputer w treść obrazu, a nie tylko w jego formę, możemy osiągnąć coś więcej. Dlatego że wydobywszy treść obrazu i zapisawszy treść obrazu, możemy pomóc lekarzowi albo innym badaczom w przeszukiwaniu dużych zbiorów danych multimedialnych, które obecnie są dostępne. Możliwość skorzystania z doświadczeń wszystkich lekarzy w całym kraju, porównania z innymi wynikami badań, może oznaczać ogromną zmianę w ochronie zdrowia. Oto liczne przykłady zwężonych moczowodów i ich analiza komputerowa. Co dolega tym pacjentom? Czy dzięki nowym metodom rozpoznawania obrazów będziemy mogli w każdej zwykłej, niespecjalistycznej przychodni skorzystać z diagnozy na miarę najwybitniejszych autorytetów medycznych na świecie? Porównanie z podobnymi przypadkami będzie przecież całkiem proste. A może szykuje się rewolucja w medycynie? W chwili obecnej udajemy się na specjalistyczne badania lekarskie w momencie, gdy odczuwamy pewne dolegliwości. Możemy sobie jednak wyobrazić sytuację, kiedy w niedalekiej przyszłości możliwe będzie wykorzystanie specjalistycznych komputerów do kompleksowej diagnostyki i gromadzenia danych medycznych pochodzących na przykład z badań okresowych prowadzonych dla danej osoby. Oczywiście wykorzystanie komputerów umożliwi na szybką analizę bardzo obszernych danych medycznych i przesłanie informacji do zainteresowanej osoby o konieczności zasięgnięcia specjalistycznej porady lekarskiej lub przeprowadzenia dalszych badań diagnostycznych. Trwają badania, które mogą zupełnie zmienić nasze wyobrażenie o medycynie. Zamiast leczyć, będziemy zapobiegali chorobom wykrytym na bardzo wczesnym etapie. Na razie komputery się uczą rozpoznawania obrazów. Oto tętnice wieńcowe z przewężeniami oraz komputerowe rozpoznanie. Czy to oznacza, że już dziś komputery mogą wspomóc lekarzy? Badania, o których wspomniałem, są obecnie prowadzone na skalę laboratoryjną. Oznacza to, że nie zostały jeszcze w szerokim zakresie wypróbowane w praktyce klinicznej i zapewne nieprędko jeszcze dojdzie do momentu, kiedy staną się ofertą równie rutynową i równie powszechnie dostępną jak technika rentgenowska czy elektrokardiografia. Chodzi jednak o to, że zanim zamierzamy pomóc lekarzom w sposobie diagnozy z wykorzystaniem techniki automatycznego rozumienia obrazu, musimy się upewnić, że ta technika nie będzie tych lekarzy wprowadzała w błąd. Dziś lekarz kojarzy się nam z chirurgiem na sali operacyjnej. Czy w przyszłości będzie to człowiek z komputerem? Automatyczne rozpoznawanie obrazów może stworzyć ogromne możliwości lekarzom i dać nadzieję pacjentom. To dopiero wstępny etap badań. Za kilka lat ta metoda ma szansę zmienić nasze życie.